Proszę Państwa, przyspieszyliśmy pięknie. EPK Center, Telegraf i Telefon w służbie Misiota Sebastian Kachel. On sobie montuje urządzenie na głowie. Okay. Nie boi się, będzie mówił po prostu z wolnej stopy, a w zasadzie z wolnej ręki, a w zasadzie z wolnych ust. Okay. No to zaczynamy. Z wolnej Sebastian ręki, Kachel. Z wolnej ręki, z wolnych ust, ale szybko, bo nie mam czasu. No i pierwsza awaria, okej. Okay. Okej. Okay. Pierwsze pytanie takie właśnie, ile kosztuje pracownik? Za dużo. Ale ile kosztuje nas nerwów, prawda? Bo ten pracownik, że musimy mu zapłacić, to musimy jeszcze oczywiście szkolić go. No, wszyscy wiemy, znamy to nie od dziś. Chciałem powiedzieć, że ten call center dba po części o wasze zdrowie psychiczne i dba również o wasze portfele. A powoduje również to, że wasi klienci w każdym momencie, dzień, w nocy, święta, Sylwester, L4, w każdym momencie mają kontakt z waszą firmą. I teraz, żeby już tu nie agitować więcej, poprosiłem tutaj kilku kolegów, którzy korzystają z call center, o swoje zdanie. Kolega Marcin Gawlas dość tak skromnie powiedział, że po prostu jego firma jest zawsze pod telefonem. I jego to cieszy, jemu to wystarcza. Tu kolega Marcin Różański się rozpisał, ale on też rozpisał się o filozofii swojej firmy, bo on uważa, że jego klient, otwierając nawet lodówkę, powinien mieć kontakt z jego firmą, czyli wszelkie możliwe sposoby komunikacji. A call center też mu to pomaga. Tu jest jeszcze kolega Hermański z Inteli, który też, on poszedł do tego dość pragmatycznie, on twierdzi po prostu, że jemu to pomaga prowadzić firmę. On sobie może zamknąć firmę i jest okej. Okay. No i troszkę dziekciu tutaj kolega, Robert Kubica jeszcze też pochwalił ładnie. Tu poszedł trochę osobiście, że śpi sobie spokojnie po 21, a wie, że jego pracownicy też śpią, a po prostu infolinia firmowa cały czas działa. No i trochę dziekciu kolega Marcin Kuczera tutaj dodał, że zasadniczo robią, co do nich należy. Nie jest to może jakaś bardzo negatywna ocena, ale jakoś też spokojnie. Aha, bo tu z boku mam nadzieję, że to widać, tak? To są takie przykłady. Aha, okej. Okay. To ja te polecę szybko i lecimy dalej. Tak. Okej. Okay. Dobrze, no statystyki z ostatniego roku, 838 godzin rozmów, ponad 49 tysięcy ponad rozmów, więc mówię, w tej chwili te call center jest coraz bardziej profesjonalne, coraz bardziej szkolimy tych agentów, mamy ich coraz więcej, mamy też pewnych liderów. No i teraz, czy zadawali sobie kiedyś takie pytanie, ile może was kosztować co najmniej jeden nieodebrany telefon, kiedy jest klient albo klient korporacyjny, który chce się podłączyć do was, ale zniechęca się, bo dzwoni do was, słyszy wyłączoną pocztę i stwierdza, o nie, to ja takiej firmy nie chcę. Dla mnie jest ważny kontakt z klientem. Więc zastanówcie się też właśnie, czy czasem do tego jednego telefonu nie warto podłączyć się do call center. Ulżycie sobie swoim pracownikom, ja zapraszam serdecznie do projektu.